Zmienić konstytucję, proszę państwa, tak, oczywiście. Prezydenta Dudy, to na razie on oblewa ten test, ponieważ nie potrafi zbudować prostej, jasnej, zrozumiałej... Tak, trzeba trochę Dudę jeszcze ochrzanić. Dlaczego musimy zmienić tę konstytucję? A tu jest prosta odpowiedź, dlatego, że ta nie może... Radio obrotowe, radio ruchome. ...z tej konstytucji. Prezydent, który jest, ma bardzo silny mandat społeczny, nie może nic zrobić w sensie pozytywnym, ale za to ma ogromną siłę blokowania. Jest w stanie zniweczyć wszystkie próby, które by przypadkiem zrobił Sejm, który prawda, nie ma takiego mandatu z kolejnego, ale z kolei ma wszystkie narzędzia. I do tego jedni i drudzy są skazani na wieczny spór, bo są trzy resorty wskazane w Konstytucji jako prezydenckie, ale bez określenia, na czym ta ich prezydenckość polega, prawda? Co to znaczy, że jest prezydent zwierzchnikiem sił zbrojnych? No od tego zacznijmy. Więc tutaj po prostu jest to zła konstytucja dlatego, że ona powoduje, że nie możemy zmienić Polski unowocześnienia. W związku z czym... Przyszedł nocą do Jezusa. Trzaski. Jeszcze radia nie wymyślili wtedy, proszę państwa, kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa. Nikt nie ujrzy. No. Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi powtórnie. Jak można się narodzić powtórnie? Czy można wrócić do łona matki? To Nikodem przyszedł do Jezusa, jak było ciemno, było ciemno. Dlaczego u nas na niektórych filmach jest ciemno? Człowiek nie rodzi się ze swoich rodziców. No właśnie, że było ciemno, było ciemno. Było ciemno. Nie bądź zdziwiony, że powiedziałem, trzeba się powtórnie narodzić. Radio Konfita. Wieje tam, gdzie chce. Tak. Słyszysz jego szum? Lecz nie wiesz skąd... Jezus przyszedł, proszę państwa, do... Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Jak to możliwe? Jesteś nauczycielem Izraela. To nie Jezus, tylko Nikodem, bo ja już teraz co innego, wiesz, tu wypełniam te formularze, te pity, bo to trzeba, żeby to było wypełnione. Mówimy, co wiemy i o tym świadczymy. Lecz naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeżeli nie wierzycie, gdy mówię o tym, co ziemskie. Jak uwierzycie, gdy powiem o sprawach niebiańskich? Właśnie. Nikt nie wstąpił do nieba. Czyli, że ludzie tak cicho sobie myślą, że... No. Który z nieba wstąpił? Ten Jezus to jest inteligentny i mądry, ale... A jak Mojżesz, ale się wstydzą innych, że oni jako po Uniwersytecie Warszawskim tak są człowieczy, musi być wyższony. Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępić, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Się Jezusa i nawet swojego kościoła katolickiego. Wstydzą się też, nie chcą chodzić, nie chcą. Kto się dopuszcza nieprawości, za wszelką cenę nie chcą. I nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Tak. Kto spełnia wymagania prawa, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Tu nawet szczęść Boże ktoś chyba cisnął. Ewangelia świętego Jana, Jezus i Samarytanka, proszę państwa. No takie ciekawe rzeczy, najciekawsze tu z Biblii. Być może się nam też i przydadzą. Zapraszamy. Faryzeusze usłyszeli, że Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan. Chociaż w rzeczywistości chrzcił nie Jezus, lecz Jego uczniowie. Gdy Jezus usłyszał, co mówiono, opuścił Judeę i udał się znów do Galilei. Po drodze musiał przemierzyć Samarię. W Samarii przybył do miasteczka Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi.
Ewangelia według świętego Jana. Jezus zmęczony drogą usiadł przy studni. No i tu przyjdzie Samarytanka. Wszyscy znają to, proszę Państwa. Bardzo ciekawe. Jest to bardzo interesujące. Gdzie nadaje nasza radio. Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Samarytanka. Nadeszła Samarytanka. I ona 3000 ludzi przyczyniła się, że ochrzciło się. Dało się ochrzcić 3000 ludzi. Taka była. A ja Samarytanką. Nie była głosicielką, a dużo dobrego zrobiła. Nie była księdzem, nie miała namaszczeń. Potrzebne jej to było, więc nie wiadomo do czego. I wiedziała, kim jest ten, kto cię prosi o wodę. Tak. Prosiłabyś go o wodę żywą. Nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd weźmiesz wodę żywą? Ojciec właśnie. Nasz Jakub pił wodę z tej studni. Jakub. On i jego synowie, wszyscy z niej pili. Uważasz się za większego od Jakuba? Kto pije? Radio Conchita. Będzie pragnął. Czyli, że Samarytanka mówi, uważasz siebie za większego od Jakuba? Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Daj mi więc tej wody, żebym już nie miała pragnienia i nie musiała przychodzić znów do studni. Cielesne myślenie takie. Mhm. Nie mam męża. Prawdę powiedziałaś, że nie masz. Miałaś 5 mężów, a ten, z którym mieszkasz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Jesteś prorokiem, panie. Tak. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga? Wierz mi, kobieto. Nadejdzie godzina, że nie będziecie czcili Ojca ani na tej górze, ani tak. W Jerozolimie. Wy, Samarytanie, czcicie to, czego nie znacie. Ani tu, ani tu. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Zbliża się godzina. Nawet już jest. Samarytanie byli spokrewnieni z Żydami i po prostu się nie lubili. Dlatego też ta przypowieść o Samarytaninie, że nikt mu nie chciał udzielić pomocy. Prawda? Bóg jest duchem. Potrzeba, aby jego czciciele oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie. Wiem, że przyjdzie Mesjasz. A kiedy przyjdzie, objawi nam wszystko. Jam jest. Tak. Ja, który z tobą mówię. Wtedy wrócili jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Lecz żaden nie zapytał, czego od niej chcesz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Znalazła! Chodźcie! Ten człowiek powiedział mi wszystko, co uczyniłam! Czyżby jest Mesjasz? Mówisz? Wyszli z miasta i udali się do niego. Tymczasem uczniowie prosili Jezusa, mówiąc: Rabi, jedz! Jedz, panie! A on im rzekł: Mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie, czy może ktoś przyniósł mu coś do jedzenia. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czy nie mówicie, za 4 miesiące będą żniwa? Powiadam wam, popatrzcie na pola. Bieleją już, bo blisko są żniwa. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Sprawdzają się słowa. Jeden sieje, a drugi zbiera. Wysłałem was rządź to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy korzystacie z ich trudu. Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego dzięki słowom kobiety, świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili, aby u nich został. Pozostał zatem 2 dni. Wtedy jeszcze więcej z nich uwierzyło w jego słowa, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Po
dwóch dniach Jezus wyszedł stamtąd do Galilei. Chociaż sam powiedział, że prorok nie doznaje czci we władzy. Tak, czyli widzicie Państwo takie kawałeczki też, jak będziemy tutaj czytać, będziemy studiować, no to te kawałeczki są świetne, że człowiek może wiedzieć, prawda, nie, co? Więc jest w Biblii, warto Biblię znać. Warto Biblię znać. Alfabet uznaje mu, że pisze mi czyta. Uwolnili około 67 tysięcy więźniów. Był to pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny. Powstał w marcu 1933 roku w celu izolowania politycznych przeciwników reżimu nazistowskiego, duchownych i Żydów. Kel, Dachau stał się miejscem kaźni duchowieństwa. Niemcy uwięźli tam blisko 2700 kapłanów, w tym blisko 1800 z Polski. Najczęściej ponieśli męczeńską śmierć. Dachau jest symbolem męczeństwa i ofiary księży katolickich, których Niemcy upatrowali ogromne zagrożenie jako tych, którzy budzili ducha do walki. Wyjaśnia szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kaczyk, który dodaje, że KL Dachau był miejscem, w którym narodziły się przerażające niemieckie praktyki. To właśnie w Dachau po raz pierwszy podjęto próby przekształcenia ciała ludzkiego w mydło. Po raz pierwszy wykorzystano ludzką skórę do produkcji torebek. Jerzy Kowalewski wspominał, że cudem przetrwał KL Dachau. Ja się zastanawiałem, jak moi koledzy umierali, kiedy w mojej akolei do dlatego, kiedy do obozów wkroczyli Amerykanie, radość wśród więźniów była ogromna, wspominał ksiądz Leon Stępień. Tysiące ludzi krzyczy, pada sobie w ramiona i czuje sobie, że jednak oswobodzeni. Spośród 200 tysięcy więźniów KL Dachau zamordowano ponad 41 tysięcy osób. Witold Banach, Polskie Radio. Prognoza pogody. W całym kraju jest na ogół pogodnie, chociaż gdzieniegdzie możliwe burze z deszczem i gradem. Teraz grzmi i pada jedynie w rejonie Krakowa. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Trójmieście, 23 na przeważającym obszarze do 28 na Dolnym Śląsku. Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy przelotny deszcz. Temperatura spadnie, ale i tak będzie ciepło. Na termometrach zobaczymy co najmniej 13 stopni. Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze już 6,5 minuty po godzinie 19. To popołudniowe spotkanie rozpoczynające majówkę. Właściwie w drugim dniu tej długiej majówki. Co u nas za moment? Już teraz właściwie za moment będziemy mówić o udziale prezydenta i premiera w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym, ale wcześniej felieton polityczny w Polskim Radiu 24. Krzysztof Losz, dzień dobry. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość ruszyło z kopyta z kampanią wyborczą przed wyborami samorządowymi. Tak bowiem trzeba traktować przedstawienie w czwartek kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów największych miast, a ściślej części największych miast, bo przecież takiej decyzji nie podjęto w przypadku dużych ośrodków, ale nie będących stolicami województw, co dotyczy na przykład Radomia, Częstochowy czy Koszalina. Ale kampania ruszyła. Oczywiście postronny obserwator życia politycznego pewnie zauważył, że niektórzy kandydaci Zjednoczonej Prawicy to znani politycy, znani z pierwszych stron gazet, ekranu telewizora i głośnika odbiornika radiowego, nie wspominając o portalach internetowych, a zwłaszcza tych społecznościowych. Ale są i ci mniej znani szerszej opinii publicznej, choć z tą znajomością to sprawa względna, bo przecież to, że o jakimś pośle nie słyszał mieszkańc Warszawy czy Gdańska, nie znaczy, że jest on tak samo anonimowy dla mieszkańców Wrocławia czy Szczecina. Choć na pewno krajowa rozpoznawalność będzie atutem Małgorzaty Wasserman w Krakowie czy Patryka Jakiego w Warszawie. Można oczywiście dywagować, dlaczego PiS oddaje walkę o fotel prezydenta Warszawy wiceprzewodniczącemu Solidarnej Polski, albo dlaczego w Katowicach poparł prezydenta Marcina Krupę, który miał przynajmniej do niedawna inny pogląd niż partia rządząca na sprawy przyjmowania imigrantów. Choć może teraz prezydent Krupa myśli bardziej realistycznie, to jednak meandry polityki nie zawsze zrozumiały na pierwszy rzut oka. Jak na te wybory patrzę, to jednak spoglądam na nie z trochę innej perspektywy. Nie ma się bowiem co oszukiwać, że kandydaci idący do wyborów w największych miastach pod szyldem PiS i Zjednoczonej Prawicy są faworytami głosowania. Nie są, będą walczyli o jak najlepszy wynik. Trudno się nie zgodzić z wieloma politologami, którzy uważają, że szanse kandydatów opcji rządzącej w Polsce na zdobycie władzy w tych ośrodkach są wprost proporcjonalne do wielkości miasta. Czyli im mniejsze miasto wojewódzkie, tym większe szanse na zwycięstwo ma kandydat zaprezentowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I dlatego sukces w każdym mieście, gdzie uda się wygrać prawicy, będzie znaczący. To oczywiście nie oznacza, że PiS nie powinien podejmować rękawicy wyborczej. Powinien, po pierwsze dlatego, że żadna licząca się partia nie może sobie pozwolić na oddanie bez walki dużych miast, nawet jeśli teoretycznie szanse na sukces są znikome, patrząc na sondaże.
Ale polityka niejedną już widziała, niejedną niespodziankę czy wręcz sensację, więc nikogo nie można skreślać. Ponadto nie ma też wątpliwości, że takie wybory są szansą na wykreowanie nowych lokalnych liderów. Więc pewnie dlatego wśród kandydatów Zjednoczonej Prawicy przeważają stosunkowo młode osoby i wiekiem, i stażem politycznym. Oni w tych wyborach mogą tylko zyskać, bo nie oczekuje się od nich zwycięstwa, ale przede wszystkim dobrego zaprezentowania siebie i Zjednoczonej Prawicy. To jest też szansa na zdobycie nowego elektoratu, poszerzenie obecnej bazy wyborczej, co ma ogromne znaczenie w sytuacji, gdy w przyszłym roku będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem do Sejmu i do Senatu. Zresztą PiS niespecjalnie powinno się martwić tym, że nasza polityczna geografia tak się ułożyła, iż w dużych miastach większe szanse mają pretendenci wystawieni przez opozycję. Prawica jest mocna na prowincji i nie ma powodu na taką sytuację pomstować. To normalna rzecz na całym świecie, że poparcie dla poszczególnych ugrupowań politycznych jest zróżnicowane pod względem regionalnym, społecznym czy wiekowym. Można pisać wiele rozpraw na ten temat, tłumaczyć powody zachowania elektoratu, ale tak po prostu było, jest i będzie. Co oczywiście nie oznacza, że nie może dojść do zmiany preferencji wyborczych dużych grup Polaków w tę czy inną stronę, ale raczej nie teraz i nie w przyszłym roku. I dlatego dla PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia dużo ważniejsze od wyników głosowania na prezydentów dużych miast będą wybory do sejmików samorządowych. A to dlatego, że na ich podstawie można już prognozować zachowanie elektoratu podczas głosowania w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. A przecież to od nich zależy, czy PiS utrzyma władzę, czy nie. To był nasz felieton polityczny. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Tematem zorganizowanego w Warszawie spotkania były inwestycje, wymiana handlowa między Polską i USA. Podczas szczytu przedstawiono raport o polsko-amerykańskich relacjach gospodarczych. Wynika z niego, że w pierwszym kwartale tego roku wartość amerykańskich inwestycji nad Wisłą sięgnęła 130 miliardów złotych. Ponadto wartość wymiany handlowej przekracza 40 miliardów złotych, a amerykańskie firmy zatrudniają w Polsce ponad 220 tysięcy osób. Otwierając polsko-amerykański szczyt gospodarczy, prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w setną rocznicę nawiązania oficjalnych relacji pomiędzy krajami można śmiało stwierdzić, że w zakresie gospodarki są one bardzo dobre. Jesteśmy partnerami w bezpieczeństwie, jesteśmy partnerami w biznesie, a czasami, o czym zapewne wie nie jedna z obecnych tutaj firm, jesteśmy także partnerami w biznesie bezpieczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że wyznajemy wspólne wartości: wolność, przedsiębiorczość i zaufanie. Andrzej Duda dodał, że zważywszy na potencjał gospodarczy Polski, naszym celem powinno być co najmniej podwojenie w najbliższych latach obecnej skali wymiany handlowej. Powiedział, że jest to cel ambitny, ale realny. Prezydent podkreślił też wagę współpracy w zakresie energetyki. Polska bardzo sobie ceni współpracę energetyczną ze Stanami Zjednoczonymi, a jej dalsze wzmacnianie jest jednym z priorytetów polskich władz. Cieszę się, że mamy bardzo podobne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, które musi się opierać na dywersyfikacji kierunków, źródeł oraz dostawców, jak również wzmacnianiu potencjału krajowego wydobycia. Mimo istotnych sukcesów w tym obszarze, jak choćby oddanie do użytku terminala LNG w Świnoujściu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy realizowany projekt Baltic Pipe, musimy kontynuować nasze wysiłki, aby region stał się wolny od wpływów monopolisty ze wschodu. W dziedzinie energetyki Stany Zjednoczone i Polskę łączy krytyczna ocena projektu Nord Stream 2 jako projektu, który politycznie podważa energetyczną solidarność Europy i zwiększa i tak już silną pozycję rynkową jednego dostawcy na rynku europejskim. Jednym z tematów poruszanych podczas spotkań była kwestia polityki gospodarczej obecnej amerykańskiej administracji, w tym wprowadzanych ceł. Prezes amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Tony Hausch, zapewnił, że ostatnie decyzje nie ograniczą inwestycji nad Wisłą. Warto pamiętać, że inwestycje nowe miejsca pracy tutaj w Polsce 99% czasu nie jest konkurencja dla miejsc pracy Stanów Zjednoczonych. Tutaj jesteśmy za ścianę taryfy w Unii Europejskiej i inny regulamin. I co to znaczy, te inwestycje amerykańskie na przykład tutaj albo polskie inwestycje w Stanach buduje nowe możliwości. To znaczy, że dla firm lepszy zysk. To nie jest kwestia, w moim zdaniem, w naszej relacji, że to jest konkurencja, że miejsce pracy będzie w Polsce albo w Stanach Zjednoczonych. To jest dwa inne beczki.
Do słów prezydenta o zwiększaniu skali wymiany handlowej odniosła się minister przedsiębiorczości i technologii. Także Jadwiga Emilewicz ma nadzieję na wzrost w tym zakresie. Taki potencjał istnieje z całą pewnością. Chcielibyśmy, aby Stany Zjednoczone były nie ósmym, ale być może piątym partnerem w polityce gospodarczej Polski, aby polskie firmy zechciały spojrzeć nieco szerzej i nieco dalej. Z całą pewnością ten potencjał istnieje właśnie w nowych towarach i w nowych usługach. Minister dodała, że Polska może się pochwalić wieloma zaawansowanymi technologicznie firmami. Na rynek amerykański wchodzą branże, o których byśmy nawet nie pomyśleli. Wchodzi branża kreatywna, wchodzą gry komputerowe. To one dzisiaj, przypomnę, stanowią 4% całej wartości naszego eksportu do Stanów Zjednoczonych, ale jest większe zainteresowanie także naszą biotechnologią, która dzisiaj rozwija się. Jesteśmy na początku tej drogi, ale już dzisiaj budzimy zainteresowanie i opracowywane pierwsze formulacje budzą zainteresowanie już na amerykańskim rynku. A zatem idziemy szeroko. Jako anegdotę może tylko Państwu powiem, że 5 maja w jednej z baz NASA jest wystrzeliwana misja InSight. Do tej misji polska mała firma z branży kosmicznej przygotowała kreta marsjańskiego. Ten kret poleci w misji NASA. To też pokazuje obszar i potencjał, jaki ma polska gospodarka. O relacje handlowe ze Stanami zapytałem prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wojciech Fetko podkreślił, że są one dobre, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Nasza wymiana dzisiaj, bilateralna wymiana handlowa jest mniejsza niż Polski z Włochami. Oczywiście, prawda, państwo unijne, duży potencjał eksportowy Włoch. Natomiast biorąc pod uwagę z kolei właśnie dywersyfikację ekonomii amerykańskiej i sam rynek konsumencki, 300 milionów konsumentów z wysokim PKB per capita, ewidentnie mamy duży niedosyt we wzajemnej wymianie, nawet czysto handlowej. W związku z tym, no, brakuje pewnie wiele rzeczy. Przede wszystkim po naszej stronie jest edukacja polskich mniejszych przedsiębiorstw co do ryzyk, ale też i sposobu właśnie poruszania się po różnych Stanach Ameryki Północnej, bo Stany Zjednoczone nie są przecież jednolite, są czyli majówka, proszę Państwa, majówka. Wsparcia rządu amerykańskiego po różnych stanach i tu nasza funkcja, tak, czyli ta relewantność, ta prawidłowość przekazywanej informacji. No ale to wszystko na koniec dnia zaczyna się od chęci. Jak są chęci, to są środki, jak to mówią. Szczyt zakończył premier Mateusz Morawiecki. Zachęcał amerykańskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce. A ten materiał przygotował Arkadiusz Augustyniak. Z duszą czy bez? Przy mikrofonie Filip Memkes. Święty Paweł, apostoł narodów, postać, która dziś interesuje nie tylko katolików, nie tylko chrześcijan. Postać, którą w naszych czasach próbowali dekonstruować lewicowi myśliciele, tacy jak Slavoj Žižek, Alain Badiou, Giorgio Agamben. I wreszcie postać, która stawia poważne znaki zapytania w relacjach chrześcijańsko-żydowskich. Życie, misja, listy świętego Pawła to jeden z tematów książki Prawda, Chrystus, Judaizm, kolejnego, trzeciego już tomu. No i nie wiem, po co tutaj te Żydowskie. I Rafała Tichego z wybitnym polskim biblistą, księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim. I w studiu Polskiego Radia 24 gościmy dziś jednego z uczestników, z współautorów tej rozmowy, Rafała Tichego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rafał Tichy, filozof, eseista, publicysta, redaktor naczelny periodyku 44. Dla chrześcijan święty Paweł jest apostołem narodów. Czy dla wyznawców judaizmu w takim razie jest postacią co najmniej kontrowersyjną? Jak Żydzi patrzą na świętego Pawła? I właściwie jakie on ma znaczenie dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego? No tego dialogu, który wydaje się w naszych czasach. No właśnie, skoro apostoł poszedł do narodów, no, ale apostoł Paweł, no to dla Żydów jest to obraza. Między chrześcijanami a wyznawcami judaizmu. W tej książce przede wszystkim ksiądz Chrostowski zwraca uwagę, jak bardzo święty Paweł jest ważny dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, ale przede wszystkim z perspektywy chrześcijańskiej, z perspektywy tego uświadomienia sobie relacji pomiędzy Kościołem, chrześcijaństwem, a synagogą, a judaizmem. I w tym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że święty Paweł jest postacią w pewnym sensie kontrowersyjną, z tego względu, że tkwi w samym jakby środku tego sporu pomiędzy i rozejścia się dróg Kościoła i synagogi. Święty Paweł z jednej strony poprzez to, że był gorliwym przedstawicielem judaizmu w tej postaci faryzejskiej, i był prześladowcą chrześcijan, w sposób bardzo mocny jakby wyrażał powody sprzeciwu
pewnej dużej części narodu żydowskiego wobec Mesjasza, wobec Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony po tym wydarzeniu pod Damaszkiem, po pewnej jakby przemianie, które doświadcza i uwierzeniu w to, że ten, którego prześladował, jest prawdziwym Mesjaszem, no jest tą postacią, która w sposób niezwykle głęboki, wręcz teologiczny, starała się jakby ukazać ciągłość pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem i ukazać, w jakim sensie ten Mesjasz jest wypełnieniem historii zbawienia, której nośnikiem był i nadal pozostaje. No, Żydzi to nie mogli uznać ani Jezusa Chrystusa, te dwa elementy fundamentalne, ale trzeci jeszcze jest taki, że no po tym wszystkim, bo można powiedzieć, że święty Paweł też w pewnym sensie rozwijał się w swojej refleksji. On w pewnym momencie musiał też zadać sobie pytanie, jaka jest nadal rola tej części narodu żydowskiego, która w Mesjasza nie uwierzyła, a nadal wyznaje judaizm. Więc jakby z tych trzech powodów jego rola jest bardzo ważna dzisiaj dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, bo szczególnie ten ostatni element dzisiaj jest jakby na nowo wydobywany i można powiedzieć za księdzem Chrostowskim, że dopiero teraz nastąpił czas na, można powiedzieć, kontynuację nauczania świętego Pawła i na właściwe zbudowanie chrześcijańskiej teologii judaizmu. Ale to by oznaczało, że przez 2000 lat nie potrafiliśmy jako chrześcijanie wyciągnąć właściwych wniosków z nauczania świętego Pawła. Czy to by oznaczało, że taka przerwa była? Bo to brzmi trochę niepokojąco, tak jakby coś niedobrego się działo z Kościołem przez 2000 lat. Znaczy przerwa bardzo niedobrego. Była tylko w pewnym aspekcie jego nauczania, dlatego ponieważ w tym aspekcie jego nauczania, który można było powiedzieć jest tą wydobywaniem mesjańskiego potencjału z religii biblijnego Izraela, czyli to jest główna praca świętego Pawła, a więc ukazanie, w jakim sensie Mesjasz, Jezus Chrystus, wypełnia obietnicę Izraela, to ta część jego teologii cały czas oczywiście była obecna bardzo mocno w Kościele. Kościół zawsze czuł się spadkobiercą i jakby kontynuatorem proroków żydowskich i Starego Testamentu i to nie podlegało nigdy jakby dyskusji. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że w tej jego nauce na temat teraz roli, dalszej roli w historii zbawienia tej części narodu żydowskiego, która nie przyjęła Mesjasza, nie przyjęła Chrystusa jako swojego Mesjasza, rzeczywiście przez te 2000 lat nie nastąpiło jakby pogłębienie tej nauki. Nastąpiła pewna teologia, która zbywała ten temat poprzez stwierdzenie pewnego zastępstwa, czyli stwierdzenie tego, że teraz to nośnikiem tych obietnic, jakie Bóg dawał od początku Izraelowi, Mojżeszowi, są chrześcijanie. Natomiast można powiedzieć, że ta teologia jednak mówiła, że Żydzi jakby już stracili jakby miejsce w tej historii zbawienia. Była to teologia zastępstwa, która nie jest zgodna z intuicją świętego Pawła, a co wynikało między innymi rzeczywiście z bardzo mocnego, bardzo konfliktowego rozejścia się dróg z synagogi i kościoła. Czy to by oznaczało, że Kościół jest jakby dopełnieniem judaizmu w tej sytuacji? Tak należałoby to interpretować? Nie do końca. Tu są jakby, ksiądz Chrostowski jakby daje dwie można było powiedzieć, odpowiedzi. Z jednej strony wskazuje rzeczywiście, bo ksiądz Chrostowski pokazuje, że jesteśmy dopiero na początku drogi. Rzeczywiście, zgodnie z tym, co mówi święty Paweł, teologię tak zwanego zastępstwa należy odrzucić. Święty Paweł w pewnym momencie w sposób dość dramatyczny, ponieważ trzeba w ogóle to podkreślić, że najpierw w ogóle misja świętego Pawła była skierowana nie do pogan, tylko była skierowana do jego jakby współbraci, do Żydów. On miał cały czas głęboką wiarę w to, że Mesjasz jednak zostanie, tak jak został przez niego, przyjęty przez Piotra, przez innych Żydów, czy zostanie też przyjęty przez całość Izraela. Dopiero z czasem jakby sprzeciw środowisk, dużej części środowisk żydowskich wobec przyjęcia tego orędzia, a zarazem to, że duża część pogan, coraz więcej pogan najpierw bardzo bliskich w ogóle synagodze, ponieważ część to byli prozelici, część to byli tak zwani bojący się Boga, ale później również tych pogan, którzy wcześniej nie mieli nic wspólnego z judaizmem, jakby przyjęcie przez pogan uświadamia mu ten, po pierwsze, uniwersalny wymiar orędzia chrześcijańskiego i on odpowiada na ten uniwersalny wymiar orędzia chrześcijańskiego, ale stawia bardzo mocno, dramatyczne przed nim pytanie, co z moim narodem, co z tą częścią mojego narodu, która nie przyjęła Mesjasza. I on tutaj daje niesamowitą jakby odpowiedź. Z jednej strony ta odpowiedź mówi jakby o tym, że taka jest paradoksalna, bo mówi, że przez to, że Izrael
w dużej części nie odpowiedział na to wezwanie, nie przyjął tego wezwania, Kościół otwiera się na pogan. On widzi w tym pewien taki, musiałby się powiedzieć, zbawienny paradoks, że można powiedzieć, że przez odrzucenie przez dużą część narodu żydowskiego Mesjasza, Kościół uświadamia sobie i coraz mocniej wychodzi do pogan. I teraz Paweł mówi, skoro jakby odrzucenie przez Izrael, czy też dużą część Izraela, Mesjasza, miał tak zbawienne skutki, skoro Bóg potrafił z tego wyprowadzić takie niesamowite dobro, jakim jest wejście pogan do Izraela, można było powiedzieć, do tych obietnic Izraela, to jak niesamowite będzie to, kiedy Bóg sprawi, że całość Izraela uwierzy w Mesjasza, a o tym nie wątpi, bo mówi, Bóg jest wierny i mówi, czyżby Bóg był niewierny swojemu narodowi, czyżby jakby wycofał się ze swoich obietnic żadną miarą, to znaczy on jest pewny, że przymierze działa. Nie zna do końca odpowiedzi, nie zna do końca tajemnicy tego, jaką do końca będzie rolę pełnił Izrael dalej jakby w tej historii zbawienia, w tym rozszerzaniu się tego mesjanizmu. Być może ta rola jest też między innymi taka, że Izrael cały czas jednak pozostaje wierny orędziu Abrahama, monoteizmu i jakby tych dużej części w ogóle historii zbawienia jest cały czas nośnikiem tych prawd. To jest jedna rzecz i o tym święty Paweł wie bez wątpienia, ale też druga rzecz, ma cały czas nadzieję, że odgrywa cały czas rolę w historii zbawienia Izrael, jest cały czas narodem wybranym i będzie miał jeszcze swoje miejsce w tym momencie, chciałby się być paruzyjnym tego całkowitego przemienienia świata i przyjęcia ostatecznego Mesjasza przez ludzkość. Więc to jest jakby, dlatego możemy powiedzieć, że na pewno w oparciu o świętego Pawła należy jakby odrzucić teologię zastępstwa. Naród wybrany pozostaje narodem wybranym. Natomiast teraz, jakie wypracować pojęcie, aby teraz umiejscowić jakby naród, czy też judaizm pobiblijny w kontekście historii zbawienia i w kontekście Kościoła, to ksiądz Chrystowski mówi, musimy tutaj wypracować pewne nowe pojęcia, bo każdy z tych pojęć, na przykład to słynne pojęcie tego Izraela poszerzonego, prawda? Bo rzeczywiście Izrael staje się poszerzony. Co to znaczy? No właśnie, bo w pewnym sensie Izrael staje się poszerzony. Można to odczytywać w ten sposób, że rzeczywiście to ta nadzieja zbawcza i ta historia zbawienia, której nośnikiem był przede wszystkim naród żydowski, w pewnym sensie poprzez uniwersalny wymiar mesjanizmu chrześcijańskiego trafia jakby do innych ludów, w tym sensie jakby, że inne ludy, inne narody wchodzą w tę obietnicę. Cała ludzkość w pewnym sensie wchodzi w tą obietnicę. Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy to pozostawili tylko temu sformułowaniu Izrael poszerzony, to znowu powstaje jakby pytanie jakby na temat jakby nowości tego orędzia, tego mesjanizmu, który przyniósł Chrystus, a który jednak nie jest przyjęty przez część Żydów, które nadal wyznaje ten judaizm biblijny, że się tak wyrażę, czy rabiniczny. Więc ono nie jest do końca, można powiedzieć, adekwatne do tej sytuacji, bo można by było też powiedzieć, że Izrael jest poszerzony też chociażby w tym względzie, że przecież jest, zawsze była w Kościele część narodu żydowskiego, która przyjęła jakby Mesjasza. No, w tym sensie to nie jest tak, że mesjanizm chrześcijański to jest mesjanizm dla pogan. To też bardzo mocno... To jest, rodzi się takie pytanie, czy święty Paweł po spotkaniu Chrystusa w drodze do Damaszku, po tym objawieniu, które nastąpiło właśnie wtedy, czy święty Paweł pozostał Żydem, czy przestał nim być? No dla świętego, święty Paweł absolutnie pozostał Żydem i to pozostał Żydem, jakby można powiedzieć, spełnionym, prawda? On, to jest w ogóle niesamowity moment, bo on, można powiedzieć, prześladuje Mesjasza, broniąc judaizmu, prawda? W tym sensie, jak to mówić pięknie, jakby święty Paweł, jakby w tym sprzeciwie synagogi wobec tego mesjanizmu przejawia się jakiś taki, można było powiedzieć, też sprzeciw, można powiedzieć, człowieka wobec tego szaleństwa, jakiego dokonuje Bóg, wchodząc tak mocno w sytuację ludzką. Z perspektywy... No, ale jest prześladowany, święty Paweł zaczyna być prześladowany przez tych, z którymi był związany, z których się wywodził. Pozostał Żydem, który był jednocześnie prześladowany przez Żydów. No tak, ale on jakby bardzo dobrze rozumie tą sytuację. On bardzo dobrze rozumie tę sytuację, bo sam prześladował, czyli wie, że oni prześladują, dlatego bo nie są w stanie przyjąć tego, że Bóg w swoim zamyśle w tej historii zbawienia poszedł dalej niż jakiekolwiek, chciałoby się powiedzieć, przypuszczenia, jakie mogli mieć
Żydzi wobec nadziei mesjańskiej, bo trzeba powiedzieć, że jakby mesjanizm chrześcijański jest z jednej strony jakby kontynuacją rzeczywiście mesjanizmu żydowskiego, ale jest też pewną nowością. Nowością, która była w jakiś sposób już zapowiadana przez proroków, ale dopóki nie nastąpiła w swoim jakby swojej paradoksalności, w swojej niesamowitości, w swoim bogactwie, była jakby nie do końca do przyjęcia, do odczytania. Święty Paweł dlatego prześladuje, ponieważ nie jest w stanie jakby przyjąć tego Mesjasza, zgodnie jakby z, można powiedzieć, z judaizmem, tak jak on był przeżywany przez Żydów. Natomiast kiedy nagle ten Mesjasz mu się objawia jako Mesjasz właściwy, na tym właśnie polega jego niesamowita rola, on sięga przez te pierwsze lata, to nie jest tak, że on od razu poszedł, to też na to niesamowicie zwraca uwagę ksiądz Ostrowski, tak jak my czasami myślimy, że on pod Damaszkiem dostał objawienia, wszystko zrozumiał i od razu poszedł jakby głosić na wracach. Nie, on żyje przez 2 lata w ogóle w Damaszku, można powiedzieć w takiej jakby ciemnej nocy, dlatego ponieważ on w pewnym sensie musi przewartościować całe swoje dotychczasowe życie i przede wszystkim dokonać fundamentalnej dla siebie pracy. On musi teraz zobaczyć, w jakim sensie ten Mesjasz, który to orędzie mesjańskie, jakie przynosi Jezus swoją osobą i swoim wydarzeniem, jest zgodne z jego żydostwem, z jego judaizmem. I tutaj dokonuje się jego fenomenalna właśnie praca teologiczna, gdzie on wydobywa, on czyta na nowo z tej perspektywy tego orędzia Jezusa Chrystusa, czyta Stary Testament i wydobywa ten cały jego, można powiedzieć potencjał, dynamizm mesjański, który staje się jakby na nowo czytelny i wplata w swoją teologię, w tym sensie rzeczywiście jest jakby, można powiedzieć, ojcem teologii chrześcijańskiej. Ale jest w tym sensie jakby Żydem spełnionym, prawda? Jest Żydem, który odnalazł swojego Mesjasza. Więcej na ten temat, nie tylko na ten temat, można przeczytać w książce Prawda, Chrystus, Judaizm, bowiem książka ta traktuje nie tylko o świętym Pawle, książka ta traktuje o bardzo wielu kwestiach dotyczących dialogu, czy spotkania też, bo to nie tylko dialog, to jest po prostu spotkanie chrześcijaństwa z judaizmem. Gościem Polskiego Radia 24 był współautor tej książki, redaktor naczelny periodyku 44, Rafał Tichy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A na następną audycję zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Kłania się Filip Memches. Do usłyszenia. Polskie Radio 24, minęła 19.30, czas na informacje dnia. Ewa Wasążnik, zapraszam. Społeczne programy takie jak 500+ czy Senior+ są kosztowne, ale rządowi nie brakuje pieniędzy na ich realizację, zapewniła w Jaworze na Dolnym Śląsku minister Anna Zalewska. Wszystko dzięki uszczelnianiu systemu podatkowego. Staramy się patrzeć na każdą grupę, która ma określone oczekiwania, ciesząc się z sukcesu ściągania VAT-u. Przez ostatnie lata 240 miliardów złotych wypłynęło z Rzeczypospolitej, to ma się taki żal, że te pieniądze powinny być dla obywateli. Anna Zalewska zapewniła, że Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało 80% programu wyborczego. Kilka tysięcy policjantów pilnuje bezpieczeństwa na polskich drogach. W pierwszych dniach majówki kontrolują przede wszystkim trzeźwość kierowców. Radosław Kopryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej apeluje o czujność także do pasażerów. Maj, pierwsze grille, one faktycznie łączą się ze spożywaniem alkoholu bardzo często. Czasem zapominamy o tym, w jakim stanie jesteśmy. Czasem nie mamy świadomości nawet, że jesteśmy w stanie pod wpływem alkoholu. Siadamy za kierownicę. Bardzo martwi nas to, że docierają do nas informacje, że osoby niektóre, które biorą udział w danym spotkaniu towarzyskim, jakby przyzwalają na sytuację, gdzie ktoś wsiada za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Policjant liczy, że kierowcy nie dadzą funkcjonariuszom powodów do interwencji. Nie dajcie nam szansy, żebyśmy my wygrali z wami, czyli nie dajcie szansy nam, żebyśmy zbadali was i żebyście byli nietrzeźwi. Nie dajcie nam szansy wypisać mandatu karnego. Po prostu dajcie nam przegrać, a wygramy wasze bezpieczeństwo. Według danych policji w piątek i w sobotę funkcjonariusze zatrzymali już prawie 500 pijanych kierowców. Polska młodzież na Litwie zachęca do wywieszania polskich symboli narodowych 2 i 3 maja. Akcję Polska Flaga w Polskim Domu zorganizowała młodzież z rejonu Solecznickiego. Przed miejscowymi kościołami, do których uczęszczają Polacy, za symboliczną opłatę 1 euro można było dziś kupić polską flagę. Bo 2 maja właśnie mamy święto polskiej flagi, no i święto Polaków poza granicami Polski.
to myślałam, że musimy jakoś uczcić to święto. Wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem inicjator i organizator akcji Tomasz Pieszko, uczeń gimnazjum imienia Michała Balińskiego w Jaszunach. Członkowie organizacji Polska Młodzież Patriotyczna zachęcają Polaków na Litwie do zamanifestowania 2 i 3 maja swojej tożsamości narodowej. Dochód ze sprzedaży flag zostanie przeznaczony na kolejne akcje społeczne. Młodzi ludzie opublikowali też w internecie film, w którym zachęcają do kupienia i wywieszenia polskiej flagi w trakcie zbliżających się świąt narodowych. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Magazyn sportowy. Przed mikrofonem Dariusz Matyja. Głównym punktem magazynu sportowego będzie dziś rozmowa z Adamem Małyszem, ale zanim opowie nam o swoim urlopie i skokach na Igielicie, kilka informacji agencyjnych. Lewis Hamilton z teamu Mercedesa wygrał w wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu 4. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Po dramatycznym wyścigu Brytyjczyk wyprzedził Fina Kimiego Raikkonena z Ferrari oraz Meksykanina Sergio Pereza z teamu Force India. 4. miejsce zajął zwycięzca kwalifikacji Niemiec Sebastian Vettel z zespołu Ferrari. Fin Valtteri Bottas z Mercedesa prowadził jeszcze na 3 okrążenia przed metą, ale przebił oponę i ostatecznie sklasyfikowano go na 14. miejscu. Z Azerbejdżanu przenosimy się na piłkarskie boiska. W grupie spadkowej Ekstraklasy Krakowia wygrała 4-2 z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Mecz grupy mistrzowskiej między Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków jeszcze trwa. W tej chwili jest 75. minuta i na razie bez goli. A teraz już obiecana rozmowa z dyrektorem sportowym Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem, który po wyczerpującym sezonie zdąży już nieco odpocząć na wakacjach w Tajlandii. Ten nasz urlop z żoną to był trochę taki wariacki urlop, bo my dużo zwiedzaliśmy, ale psychicznie naprawdę odpocząłem i to sporo, bo jednak sezon był bardzo ciężki, bardzo dużo obowiązków i to powodowało, że gdzieś tam już byłem zmęczony. Na początku myślałem, że jestem bardziej fizycznie zmęczony, ale okazało się, że bardziej psychicznie, że jednak to, że tam podróżowaliśmy, to mnie bardziej relaksowało, choć często byłem wieczorem zmęczony, ale mimo wszystko bardzo psychicznie odpocząłem i to było ważne. Każdy, kto był w Tajlandii, często tam wraca i też taką opinię słyszałem, więc dlatego też wybraliśmy tę Tajlandię. My jesteśmy z żoną smakoszami w ogóle jedzenia, lubimy jeść i to różne potrawy. I zawsze słyszeliśmy, że to jest jedyny kraj, w którym po prostu można prawie zjeść wszystko i jest tak smaczne. Więc to też był nasz cel, żeby pojechać tam i zakosztować tego ich jedzenia i tak było, tak jest naprawdę. Ja nie przypuszczałem, że będę jadł takie rzeczy, które tam jadłem i że mi to będzie tak smakować. Zawsze lubiłem ostre, ale nie aż takie ostre rzeczy, a tam jadłem naprawdę bardzo ostre rzeczy. To jest zawsze tak, że za każdym razem jak gdzieś się jedzie i tam się smakuje jakieś tam rzeczy, to tęsknisz za tą polską kuchnią i za tym czymś takim regionalnym, tradycjonalnym. Więc dlatego po powrocie od razu zrobiliśmy sobie coś, co jest takiego naszego, żeby też gdzieś tam znów wróciły te smaki, że chcielibyśmy coś zjeść tajlandzkiego. 15 lat temu to człowiek, jak usłyszał letnie Grand Prix, to mu się wydawało, że to jest jakaś przystawka do skoków narciarskich, a teraz to się zmieniło. No dokładnie tak, no gdzieś tam nawet jak ktoś słyszał jakaś mata, na której się ląduje Igielit, to się zastanawiano, co to w ogóle jest takiego i często ludzie podchodzili i sprawdzali własnoręcznie, na czym to polega i jak to wygląda. No często było nawet zaskoczenie, że to jakiś plastik, kurczę, przecież jak się przewrócisz na tym, to cię potnie. No i często tak bywało, jak jeszcze się skakało bez rękawic, a ten plastik teraz jest okrągły, kiedyś były takie podłużne paski, no to często gdzieś tam ręce były pocięte, więc dlatego też myślę, że kibice nabrali dużego szacunku też do tych skoków letnich. Może to nie jest zima, bo to jest dyscyplina zimowa, ale mimo wszystko dla nas to jest jakby podtrzymanie do zimy. Kibice są chętni oglądania tego, bo jest mnóstwo takich kibiców, którzy są bardzo wierni. Oni czekają od tej zimy do tej zimy, a tutaj latem mają okazję też zobaczenia jednak tych skoków. I są tacy skoczkowie, którzy w tym lecie się specjalizują, jak choćby Dawid Kubacki. To tak nawet głupio brzmi, że się w lecie specjalizują, bo na pewno on by nie chciał, on by wolał zimą się specjalizować. Ale wiemy, że jak Maciek, Kotak, Dawid zawsze tym latem byli troszkę lepsi. Trochę się to zaczęło zmieniać w tym roku i w zeszłym już. Dawid w tym roku również stał na podium Pucharu Świata Zimowego. Maciek w zeszłym roku. Także no, na tym to wszystko polegało, żeby troszkę ich też przekierować, że to nie są zawodnicy mimo wszystko tylko lata, ale również potrafią wyśmienicie skakać zimą. I cały czas trenerzy nad tym pracują, żeby tak było. Skoki narciarskie to jest tak
taka dyscyplina loteryjna. I to nie tylko dlatego, że są warunki różne wietrzne, ale nie da się przełożyć na przykład wyników sprawnościowych, bo na wynik sportowy składa się coś więcej. Co? Wszystko. To jest tak, że skoki są taką dosyć dziwną dyscypliną, że to nie tylko zależy właśnie od fizjologii, od tego, jak pracowałeś sobie ten sezon cały, jak się przygotowywałeś do tego, ale również to, jaką masz psychikę, jak się czujesz, czy się wyspałeś, czy nie wyspałeś. To wszystko musi grać. Nie da się wypracować czegoś i później iść i być spokojny, że się od razu wygra. To trzeba po prostu przeżyć, to trzeba w 100% tak być w tym, w 100% pracować nad to, ale nie tylko fizycznie, ale również i psychicznie. I wtedy to może zagrać, ale i tak dalej nie jesteś pewny, czy to zagra, czy ktoś nie będzie od ciebie lepszy, czy ci wiatr pomoże, czy ci przeszkodzi. Więc to chyba jest właśnie coś pięknego w tych skokach, że do końca nie da się tego przewidzieć. Kadrę mamy na światowym poziomie, zaplecze jest nie najgorsze. Natomiast co z dziewczynami? Nie możemy się doczekać od nie wiem ilu lat już, chociażby dwóch zawodniczek, które mogłyby startować w imprezach rangi Pucharu Świata czy Mistrzostw Świata. Jest to problem bardzo duży i nawet rozmawialiśmy na spotkaniu z trenerami, że to jest bardzo duży problem. W tym momencie trochę zrobiliśmy tam roszady. Odpowiedzialny za kobiety będzie Marcin Bachleda. Daliśmy mu szansę, żeby się wykazał, bo bardzo mocno napierał, że on chce się wykazać, że chce pokazać, że na dużo go stać. Miejmy nadzieję, że to wypali. No. Problem jest taki, że tych dziewczyn naprawdę w Polsce jest bardzo mało, które chcą skakać, a jak pojawiają się te dziewczynki, które są w tym bardzo młodym wieku i napotka ich gdzieś tam jakaś przeszkoda czy kontuzja, to one się często zniechęcają lub rodzice ich od tego sportu zabierają. I tu jest bardzo duży problem, bo naprawdę było sporo dziewczynek, które jak zaczęły, tak szybko też skończyły. Na pewno dużo trudniej jest prowadzić dziewczyny czy kobiety ze względu też na to, że wiemy doskonale, że skoki narciarskie to jest dyscyplina, która waga odgrywa potężną rolę. A tutaj hormony i tak dalej, to powoduje, że te wahania wag u tych dziewczynek, czy u tych dziewczyn, czy kobiet są bardzo duże i tu jest duży problem z tym. To jest naprawdę jeszcze bardziej rygorystyczny sport, jeśli chodzi o skoki narciarskie kobiet, jak u mężczyzn. Coraz mniej dzieciaków, coraz mniej młodzieży garni do sportu, ale to nie tylko chodzi o skoki narciarskie, mówię ogólnie. No, robimy wszystko, co możemy. To bardzo dużo zależy od trenerów klubowych. Jacy ci trenerzy są, jak zachęcają, jak pracują z tymi dziećmi. Taką perełką to jest Jasiu Szturs, który to był też mój trener, Piotka Żyły, Olka Zniszczoła. To jest trener taki, który po prostu ma zawsze dla każdego czas, potrafi z każdym zawodnikiem, czy ich jest 3, czy 30, czy 50, z każdym porozmawiać, każdemu doradzić, często gdzieś tam nawet narty zapiąć, pokazać. To powoduje, że te dzieci chcą. Ja pamiętam, jak Jasiu kończył z kombinacją norweską jako asystent i wrócił z powrotem do klubu, to naraz pojawiło się dużo więcej dzieci, te dzieci chciały z nim skakać, trenować i on ma też takie zdrowe pojęcie do tego sportu, że nie skokami tylko się żyje, tylko oni muszą teraz te dzieci uprawiać i biegi narciarskie, czyli kombinacje i grają zespołowo, także różne sporty. Dla nich to jest bardzo ważne, dla tych dzieciaków, żebyście taką ogólnorozwojówkę mieli. I Jasiu to robi wyśmienicie. Już mamy gwarancję, że skocznie te małe w Zakopane zostaną wyremontowane. Teraz gdzieś tam będziemy pracować nad tym, żeby mimo wszystko naraz tych skoczni wszystkich nie zamykano, bo jednak zamknięcie 4 obiektów znów powoduje, że pewnie 2, 3, czy nawet 4 lata mogą być wyłączone zupełnie te skocznie z użytku. Te skocznie o tyle są dobrze usytuowane, że są dwie większe, czyli 90, 70, później są te dwie mniejsze skocznie. Więc myślę, że uda się to jakoś tam pogodzić w ten sposób, żeby te pierwsze większe skocznie zostały wyremontowane, a te dzieciaki mogły na tych mniejszych skoczniach cały czas trenować. No bo w tym przypadku zostaną tylko Beskidy i miejmy nadzieję, że Chochołów, który buduje teraz skocznie, te małe, że jak najszybciej zostanie otwarty i to też będzie jakby ta alternatywa pewnie dla Zakopanego. A to jest bardzo ważne, bo jednak mimo wszystko Zakopane to zawsze była taka kolibka sportów zimowych i patrząc na te obiekty, na to wszystko, co się tam dzieje, no to już było trochę przykro. Ale udało się wywalczyć, Kamil bardzo dużo za tym chodził. Gdzieś tam w końcu te pieniądze w ministerstwie się też znalazły, co dosyć mocno się za to zabrał, więc to nas na pewno cieszy. Kiedyś w Warszawie była skocznia, komu to przeszkadzało? No dokładnie i szkoda trochę tej skoczni, że tej skoczni nie ma, dlatego że no tutaj stolica, mnóstwo pewnie kibiców, ale też i tych chętnych, którzy by pewnie chcieli sprogować tego sportu. Znaczy spojrzeć na Górkę Szczęśliwicką, pełny stop cały czas, jakby taką skocznię wybudować, może to trzeba podpowiedzieć prezesowi Tajnerowi, żeby taką małą skocznię dla dzieciaków zrobić. Całe szkoły będą przychodziły. To przede wszystkim zależy od samorządów. To już jeśli chodzi o gminy, o
wioski czy miasteczka te małe, to bardzo duży wpływ mają samorządy. Są zawodnicy z Poznania, z Łodzi, skoczkowie, może to nie są już młodzi skoczkowie, ale oni cały czas walczą, oni cały czas gdzieś gromadzą sprzęt, starają się, budują po laskach, po jakichś górkach skocznie. Kiedyś pamiętam za moich czasów, w zasadzie w każdej wiosce była skocznia terenowa, bo to nie chodzi o to, żeby budować skocznie za miliony, tylko chodzi o to, że jak przychodzi zima, czy taki okres, dzisiaj naprawdę nawet jedną armatkę gdzieś tam kupić czy wypożyczyć, to nie jest nic takiego. Zrobić terenową skocznię i niech to hula. I tak to kiedyś wyglądało, że dzieci same budowały te skocznie, czy rodzice im gdzieś skakały. Później się dopiero do klubów zapisywały, bardziej poważnie do tego podchodziły, ale początki właśnie zawsze tak wyglądały, że te skocznie terenowe były budowane i tak dalej. Mój dziadek, którego w zasadzie nie poznałem, bo zmarł zanim się urodziłem, nawet miał swoją skocznię. Mieliśmy sporo pola i gdzieś tam mieszkałem w górach, więc to pole nie wygląda jak tutaj na tych płaskich terenach, tylko wszystko jest góra, dół, więc też miał taką skocznię zbudowaną, gdzieś tam z desek wystruganą i tak dalej, więc to powodowało, że ten sport już dawno, dawno gościł w naszym kraju, ale no teraz jest naprawdę bardzo popularny i to trzeba wykorzystać. No trudno polemizować ze słowami Adama Małysza, bo takiego boomu na skoki narciarskie w naszym kraju po prostu zmarnować nie wolno. Podobnie jak wielu talentów w innych dyscyplinach sportu, a jednym z takich jeszcze nieoszlifowanych sportowych diamentów jest Agata Kaczmarska, mistrzyni Europy w boksie do lat 22. Posłuchajmy, jak zaczęła się jej przygoda z pięściarstwem. Zawsze myślałam o tym, żeby iść na trening bokserski, no ale nigdy nie byłam do tego przekonana w 100%. Trenowałam sobie tak piłkę ręczną, koszykówkę, no ale boks. Miałam pewne obawy, bo wstydziłam się, nie powiem. Jestem dość wstydliwą osobą i bałam się stanąć pośród 14 mężczyzn, ja sama jedna. Zaczęłam trenować, trenowałam jakieś 3 miesiące. O, to były denerwujące 3 miesiące. Bo chciałam, żeby wszystko mi od razu wychodziło ładnie, no ale nie za bardzo mi to wychodziło. Cały czas się denerwowałam, jak uderzałam nasadami. Wcale to nie jest łatwe. Mimo, że trenuję już 6 lat, może z kawałkiem, no to nadal można wprowadzać jakieś poprawki. Mam 2 brązy na Mistrzostwach Europy juniorek, srebro z Mistrzostw Świata juniorek i teraz zdobyłam w kategorii seniorskiej złoto na Mistrzostwach Polski. Teraz niedawno zdobyłam Mistrzostwo Europy do 22 lat. Był okres w ubiegłe wakacje, że ważyłam 105 kilo, bo moje poprzednie sukcesy w sumie w poprzednich latach odbywały się w kategorii plus 81 kilo. Dopiero w tym roku zaczęłam startować do 81. Myślę, że już od następnego roku zacznę starty w 75 kg. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie na Mistrzostwach Europy Seniorek, bo jak się zakwalifikuję na Mistrzostwa Świata w listopadzie, no to nie będę robiła wagi do 75. A wagę zrzucać trzeba, gdyż na Igrzyska Olimpijskie wybiorą się tylko pięściarki w najwyższej kategorii wagowej do 75 kg. A my zaglądamy jeszcze na boisko w Białymstoku, no bo tam właśnie kończy się spotkanie Jagiellonii z Wisłą, no i zmienił się wynik. 1-0 prowadzi Wisła Kraków. Jeszcze jedna informacja agencyjna. Koszykarki Ślęzy Wrocław zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski. W decydującym meczu pokonały 62-58 Wisłę Kampak Kraków. No i to już wszystko w naszej audycji, za wysłuchanie której dziękuję, Dariusz Mateja. Świat w powiększeniu. Bogumił Husajnow, dzień dobry. Ten tydzień minął pod znakiem ożywionych kontaktów transatlantyckich. W Waszyngtonie pojawił się dwóch ważnych europejskich przywódców. Najpierw prezydent Francji Emmanuel Macron, potem kanclerz Niemiec Angela Merkel. W studiu dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam. Dzień dobry. Ta pierwsza, przynajmniej pod względem wizerunkowym, uznana została za niezwykle udaną. Donald Trump i Emmanuel Macron nie szczędzili sobie ciepłych gestów, które zostały zresztą uwiecznione na wielu zdjęciach. Znacznie niższa temperatura zapanowała w Białym Domu w Waszyngtonie, gdy pojawiła się Angela Merkel. Ale co rzeczywiście udało się liderom Francji i Niemiec osiągnąć w Białym Domu? I kto, Francja czy Niemcy, są teraz najważniejszym europejskim partnerem Stanów Zjednoczonych?
Francja i Niemcy są na siebie skazane w Europie i sukces jednego przekłada się jednak na sukces drugiego. Dlatego, że zarówno Niemcy zdają sobie doskonale sprawę z tego, że bez partnerów, zwłaszcza Francji, ale też potencjalnie takich krajów jak Polska, ich pozycja na kontynencie generalnie jest słaba. To są zaszłości historyczne, to jest percepcja Niemiec i Niemców na kontynencie, ale też niechęć do jakiegokolwiek dominowania któregokolwiek z krajów, a Niemcy są najsilniejszym krajem i ludnościowo, i gospodarczo, i potencjałem, i pierwszy płatnik do budżetu unijnego, 1/4, więc jakby gdyby oni demonstrowali tą swoją dominację, nikt tego by dobrze nie odebrał. Francja z kolei jest znacznie słabszym partnerem gospodarczo, ale ostatnio ma bardzo dużą stabilizację polityczną. Ma młodego, dobrze odbieranego przywódcę, który ewidentnie, i to widać też w sondażach opinii francuskiej publicznej, jest odbierany jako przywrócenie Francji blasku. On ma problemy wewnętrzne oczywiście i ma wrogów, ale zewnętrznie no niewątpliwie jest mega różnica. Ma poza tym dobre siły zbrojne, co się Amerykanom oczywiście podoba. Francuzom, co Francuzi... było w czasie ataku w Syrii rakietowego. No przede wszystkim Francuzi są członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa ONZ i w ramach krajów Unii Europejskiej podejmują stosunkowo często misje militarne, na przykład w Afryce. To jest kraj, który rozwiązuje tego typu problemy, nie waha się przed użyciem siły. To jest politycznie twardy partner. Natomiast właśnie Emmanuel Macron przywrócił Francji taki trochę blask na arenie międzynarodowej i oczywiście on się wstrzelił w pewną próżnię, która była przez kilka ładnych miesięcy, kiedy Niemcy negocjowały rząd i oczywiście wtedy Angela Merkel miała inne problemy, więc siłą rzeczy nie mogła grać tych pierwszych skrzypiec. I teraz w pewnym sensie oni się trochę uzupełniają, na pewno też rywalizują, bo oczywiście pozycja kanclerz Merkel jest dzisiaj słabsza niż była 5 lat temu. Jej mandat też jest prawdopodobnie ostatnim. To już jest 4. kadencja, więc to jest naprawdę bardzo... Jest mocno osłabiona. A jednocześnie Emmanuel Macron wniósł tę świeżość. To jest z kolei jego 1. kadencja. On jest młodszy. W związku z tym młodszy też stażem politycznym. W związku z tym to może też dobrze działać. To są też zupełnie dwie różne osobowości. I mnie się wydaje, że tu w kontekście amerykańskim warto odnotować, że to, co robi prezydent Francji, to jest taka niestandardowa trochę polityka personalna, dlatego że wszyscy wiemy, że Donald Trump to nie jest typowy, sztampowy polityk. To jest człowiek zupełnie z zewnątrz, to jest człowiek o bardzo silnej osobowości, nie młody, ponad 70, więc w tym wieku się już ludzie specjalnie nie zmieniają, ale to jest też człowiek o pewnej jednak charyzmie i poczuciu absolutnie, być może nawet za bardzo dużym, poczuciu własnej wartości. No, w związku z tym, duże ego jest powszechnie znane. W związku z tym on się na pewno zmienia trochę, będąc prezydentem. To już nie jest ten sam Donald Trump, którego znaliśmy z kampanii. Na pewno wiele rzeczy on weryfikuje, widząc inaczej i patrząc też na wiele rzeczy inaczej, chociażby ze względu na informacje, które teraz ma, a przedtem nie miał. No ale to na pewno nie jest polityk gabinetowy, polityk o dużej znajomości spraw międzynarodowych, więc do niego dotrzeć trzeba inaczej. Angela Merkel kiedyś próbowała niedawno, ponieważ sama ma słaby feeling jako osoba z Donaldem Trumpem, to próbowała na przykład przez córkę, która, jak wiemy, ogromną ma wpływ na swojego ojca, na Donalda. Iwanka Trump. To też jest dobra strategia. Emmanuel Macron wybrał inną drogę. Wybrał drogę personalnego budowania takiej personalnej, dobrej chemii między nimi. I to się chyba udaje. I to jest oczywiście dobre dla Francji, ale przede wszystkim to też jest dobre dla obu stron, i dla Ameryki, i dla Europy, dlatego że pomaga nam jakoś nie rozerwać tego partnerstwa transatlantyckiego, które było i jest bardzo ważne dla Zachodu, dlatego że no Zachód, pojęcie Zachodu nie byłoby sobą, nie byłoby tak silne, gdyby nie relacje transatlantyckie. Amerykańsko-unijne czy amerykańsko-europejskie, ale w obliczu Brexitu, który nieuchronnie się zbliża, wiadomo, że Amerykanie zawsze mieli bardzo specjalne stosunki z Brytyjczykami. Czy miejsce Brytyjczyków mogą zająć Niemcy czy Francuzi, pani zdaniem? Myślę, że to będzie inna relacja. Może nie chodzi o zajęcie miejsca, ale na pewno to będzie bardzo ważna kotwica relacji amerykańskich. No bo jak się rozjechały drogi Wielkiej Brytanii i kontynentu, no to Amerykanie będą chcieli mieć relacje i z jednymi, i z drugimi. Czyli z Wielką Brytanią na pewno będzie kontynuacja. I to jest pytanie, jak sobie... Choć to będzie słabszy partner, bo nie zakotwiczony właśnie w Unii Europejskiej. To będzie inny partner, dlatego że Wielka Brytania, pamiętajmy, to nie jest tylko kontynent, to jest Commonwealth, to jest ogromna skala interesów gospodarczych, to jest też potęga militarna przecież, to jest też Rada Bezpieczeństwa ONZ, stały członek. No i takie globalne spojrzenie na problemy świata. Także Wielka Brytania pozostanie bardzo ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych.
Zjednoczonych, ale także Europy. To będzie taki kraj pomiędzy. Natomiast on oczywiście jest osłabiony Brexitem, również ze względu na turbulencje wewnętrzne, które to wywołuje, bo przez co najmniej kilka lat Wielka Brytania będzie skoncentrowana na wyprowadzeniu tego na prostą, na zawarciu chociażby wielu umów handlowych, które musi zawrzeć o wolnym handlu ze wszystkimi krajami świata, ponieważ do tej pory, będąc członkiem wspólnot europejskich, a potem Unii Europejskiej od, przypomnę, 1973 roku, czyli bardzo długo, to jest pół wieku, to wszystko było regulowane unijnie. W związku z tym dla nich, dla Brytyjczyków, oni mają inne problemy teraz i to na pewno się szybko nie skończy. No właśnie, ale powiedzmy w takim razie, jeśli chodzi o Waszyngton, na kogo postawi? Na Francuzów czy na Niemców? Myślę, że będzie to gra równoległa. Równoległa łącznie też z Brytyjczykami. Gra bilateralna i myślę, że Donald Trump jako osoba ma na pewno dobrą chemię z prezydentem Macronem, więc takie akcje jak na przykład ostatnio w przypadku Syrii, one też integrują mocno, kiedy Francja i zresztą Wielka Brytania łącznie występują razem z Amerykanami. Zresztą w sprawie słusznej. Natomiast Niemcy mają z tym problem. Akcje militarne zawsze... Ale przede wszystkim mają obciążenie historyczne i w społeczeństwie niemieckim nie ma zgody na militaryzację kraju. To jest słaby punkt. I udział w misjach, także zagranicznych. Ani udział w misjach, ani zbrojenia się po zęby, ani zwiększenia PKB do 2%, czy nawet więcej. No, społeczeństwo niemieckie ma tutaj z tym problem i oczywiście politycy niemieccy, nawet jeżeli rozumieją, jak Angela Merkel, która świetnie wie i sama to przyznaje, że Europa dzisiaj musi liczyć tylko na siebie, bo jakby Amerykanie, no to nie jest już tak, jak było. Amerykanie włożyć na tą obronę Europy nie chcą, no ale nie będzie to wprost w przypadku Niemców, żeby tak bardzo mocno się zmilitaryzować. Natomiast w przypadku Francji jest to dość oczywiste, również w przypadku Polski, gdzie jest duża akceptacja do tego typu podejścia. Czyli tu będzie taka komplementarność, tak? Amerykanie będą stawiać na gospodarkę Niemiec i na tak jest. Silne militarne też oblicze Francji, ale też, które może być pomocne, przydatne we współczesnym świecie. Tak, ale też pamiętajmy, z Francją to też są więzi historyczne, to też jest, no przecież 18